Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie kiełbasę z serii kiełbas rodzinnych. Będzie to kiełbasa kanapkowa z piekarnika. Nie potrzeba wędzarni, ale będzie smakowała tak, jakby była uwędzona. Na przepis gorąco zapraszam. W misce mam 3 kg szynki i 0,5 kg wołowiny. To jest akurat jakaś zrazówka, ale normalna wołowina gulaszowa, która by była tańsza, spokojnie się tutaj nada, więc polecam kupić sobie nawet zwykłą gulaszową, będzie taniej. Dobra, od czego zaczynamy? No, zaczynamy od tego, że musimy to mięso sobie sklasyfikować. Więc do tej mniejszej miski od razu pokroję sobie wołowinę i ja ją pokroję sobie w takie kawałki, i żeby mi weszła po prostu do maszynki. Do tej wołowiny też wrzucę drugą klasę, którą uzyskam po wykrojeniu z szynki pierwszej klasy. Także szynka będzie pierwsza i druga klasa. Takie, nie za duże kawałki, żeby też peklosól szybko się z tym uporała i żeby to wszystko było elegancko zapeklowane. Ok. I to jest wołowina, to jest szybki temat. Teraz szynka. Wszystkie żyłki, wszystkie, cały tłuszcz z tej szynki, wszystko kroję i wrzucam do wołowiny, bo to będę peklował osobno, a pierwszą klasę z szynki też osobno, z tego względu, że będzie to mielone na różnych sitkach. I teraz tak, wstępnie mam oczyszczoną szynkę, a teraz będę ją kroił sobie mniej więcej w kostkę, taką 2 na 2 cm. Nie robimy tego z linijką, może być trochę większa, ale mniej więcej taką kostkę bym chciał uzyskać. No i teraz tak, po sklasyfikowaniu, czyli tak, tu mam pierwszą klasę szynki i szynki mam 2,3 kg. I dodam tutaj 16 g peklosoli na każdy kilogram mięsa. I tutaj mam drugą klasę, jak widać, plus wołowinę, bo to wszystko będę na drobnym sitku mielił, także to razem po prostu pekluję, no ale to osobno, bo to nie będzie na drobnym sitku mielone. Zobaczycie w dalszym przepisie, co z tym zrobię. Więc, jeżeli mam tutaj 2,3 kg mięsa, to muszę tutaj sobie zważyć zaraz peklosól. I tej peklosoli muszę mieć 36,8. Wiadomo, to nie jest apteka. 37 gramów. Ok, zasypuję peklosolą pierwszą klasę. I teraz druga klasa. To jest 19,2. Zrobię 20 gramów peklosoli na ten 1,2 kg tej drugiej klasy, tego tutaj. No, teraz zabezpieczam i będę to peklował 40-48 godzin. W lodówce 5 stopni Celsjusza, to jest taka idealna w tym temperatura chyba do peklosoli, tak mi się wydaje. Wszystko zawsze dobrze wychodzi, więc to w lodówce w takiej niedużej ilości można sobie fajnie zrobić. Ok, wszystko zabezpieczone, ląduje to w lodówce, widzimy się za 48 godzin, no u Was to będzie parę minut, ale u mnie to będą 2 dni. No i zobaczcie, wyciągnąłem właśnie z lodówki po 48 godzinach mięso. Mięso się, myślę, fajnie zapeklowało, zaraz zobaczymy. Tak, to jest ta nasza dwójka. Super. I tu jest jedyneczka, pierwsza klasa. Wszystko jest spoko, zawsze powąchajcie, zobaczcie, jak to mięso wygląda. I teraz tak, tą drugą klasę zmielimy na drobnym sitku. To jest bodajże sitko
dwójka. A tą pierwszą klasę, to są takie kawałki, zobaczcie, jak zresztą jak widzieliście, jak kroiliśmy, takie większe kawałki, takie 2x2, 3x3, no, tak to wygląda. To sobie zmielimy, a w sumie nie zmielimy sobie tego, bo myślałem o szarpaku, ale szkoda takiego fajnego mięsa, jak to miało być w dużych kawałkach na szarpaku, nie? Zrobimy to sobie tak, że sobie to zmiękczymy samym ślimakiem. Co to znaczy? To znaczy, że do maszynki mojej wrzucam ślimaka bez noża. Chodzi tylko o to, żeby tą strukturę mięsa po prostu trochę ją, wiecie, zmiażdżyć. Widziałem, że tam ktoś kiedyś gdzieś tam każdy kawałek sobie tam rozklepywał tłuczkiem. Nie będziemy tak robili. Zrobimy sobie w ten sposób. Zakładamy ten dystans. To jest dystans, to nie jest szarpak, to jest dystans do... Jakbyście chcieli tu założyć teraz lejek, ten do, żeby kiełbasy robić, to jest taki dystans potrzebny. Ja go tutaj wkładam, zakręcam bez noża, to jest bardzo ważne. I zakładam to do maszynki. I może od razu zacznijmy od tej pierwszej klasy, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i teraz zobaczcie, to jest to mięso, które żeśmy trochę zmiękczyli na samym ślimaku, bez noża i bez sitka żadnego. A to jest to, które jeszcze nie jest potraktowane. Zobaczcie. Ok? Więc tak postępuję z tą całą resztą. To jest naprawdę chwila roboty i wszystko jest ogarnięte. No i zobaczcie, tak wygląda ta pierwsza klasa, no prezentuje się to świetnie, ale teraz to odstawiam i już przygotowuję tutaj sobie tą drugą klasę, którą zmielimy na tych oczkach 2 mm. Już tutaj zakładam, aha, przepraszam bardzo, tutaj musimy założyć nóż, bo bez noża to już nie pójdzie. Zakładamy nóż. No i teraz tą dwójkę przepuścimy na tym drobnym oczku. W sumie to możemy już do tej miski też, bo ta jedynka już jest zmiękczona, już jest jakby wyrobiona przez nas, więc od razu tutaj tą drugą klasę. Drugą klasę oczywiście z wołowiną. Skoro składniki zostały zmielone, teraz czas na przyprawy. Przyprawy to rzecz mega istotna w kiełbasie, jak wiadomo. No i teraz odmierzamy pieprz ziołowy 7 gramów. To jest, bo wsadu 3,5 kg wyszło. I teraz pieprz ziołowy to jest 2 gramy na kilogram, czyli 7 gramów. Dodajemy. Następnie gorczyca. Gorczyca w całości będzie ziarno i tej gorczycy 2 gramy na kilogram, czyli znowu 7. Dodajemy. Teraz czosnek granulowany 3 gramy na kilogram, czyli 10,5 grama potrzebujemy. 10,5, 11 zaokrąglamy, to nie jest apteka, jak ja to zawsze powtarzam. I teraz pieprz biały 14 gramów, czyli to będzie 4 gramy na kilogram. Trochę będzie taka pieprzna. Ok, idealnie. Ale żeby ona wyszła wędzona z piekarnika, to nie jest takie tylko, wiecie, proste.
Teraz i na to warto czekać, co zaraz dodamy. Teraz musimy to wszystko wyrobić, więc ja sobie tą masę troszeczkę tylko wyrobię, żeby przyprawy się wmieszały w mięso i zaraz wam pokażę, co dodajemy tutaj jeszcze. Masa została wstępnie przeze mnie wyrobiona, naprawdę to tam parę minutek trwało. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że chciałbym wam przedstawić pewien produkt. Tu jest czysta woda, a to jest ten produkt. To jest aromat dymu z wiśni. I posłuchajcie, to nie jest żadna chemia. Ja wam to podlinkuję, można to sobie kupić. Tego w tej buteleczce tutaj jest. Pół litra, a używa się 10 ml na kilogram kiełbasy. I to jest woda, czysta woda, przez którą został przepuszczony dym wiśniowy z drewna wiśni. I to nam zrobi super aromat wiśniowy, aromat dymu wiśniowego, ale to jest... To tak pięknie pachnie. No i najważniejsze, że to nie jest, tu nie ma, w składzie tutaj jest tylko woda i dym wędzarniczy. Tu nie ma żadnej chemii, tu nie ma żadnych dziwnych rzeczy, które by nam zaszkodziło na zdrowie. Więc mam tutaj 35 ml. Wlewam to do wody. Wody dodaję 40 ml na kilogram. Na kilogram kiełbasy, czyli tu mam 140 ml wody, dodałem 35 ml aromatu, który jest świetny i będzie więcej przepisów z tym aromatem, bo naprawdę to robi mega robotę, jak ktoś nie ma wędzarni, dodaje ten aromat i po prostu podajecie tą kiełbasę na stół i każdy wam powie, że ona jest wędzona, a ona tak naprawdę jest tylko z aromatem, jest to skondensowany dym w wodzie po prostu, no nie wiem jak to mam inaczej opisać, to jest tylko woda i dym, żadnej chemii. Dodaję to teraz do kiełbasy i muszę to dobrze wyrobić teraz, nie? To już wyrobiamy normalnie do tego momentu, aż kiełbasa będzie się trzymała na dłoni, wtedy ona jest dobrze wyrobiona. Znaczy kiełbasa, wsad do kiełbasy. Pięknie to pachnie, naprawdę. Rozmawiałem z producentem tego, oni sobie zalecają, żeby dodać tego od 10 do 20 ml na kilogram, ale tak jak rozmawialiśmy, to stwierdzili, dodaj na początek 10 ml, bo to jest naprawdę bardzo intensywne. Wierzę w to, bo to czuję cały czas, jak tutaj wyrabiam. Oczywiście, jak to będzie smakowało, wszystko wam powiem. No, to już się trzyma na dłoni z tego względu, że ta jedynka była potraktowana właśnie samym ślimakiem. Ona już po prostu puściła ten klej i to już się wszystko ładnie szybko klei. Nie trzeba tego długo wyrabiać w ogóle. No, no i dobra, gotowe. Teraz nadziejemy sobie to w osłonki. Co do osłonek, to ja wam też zaraz wszystko powiem, dlaczego takie i dlaczego tak zrobiłem, jak zrobiłem. Warto poczekać chwileczkę jeszcze. Jelita. Jelita mam naturalne, z Jeluxa. One od razu są zawiązane, zobaczcie. To jest rozmiar 50-55. Mógłbym nawet się pokusić tutaj założyć końcówkę 40, ale tam mi w zupełności wystarczy. Jakoś tak chyba lepiej będzie mi się to nabijało. I teraz tak. To są jelita wołowe, cięte środkowe 50-55. Ja to wam wszystko podlinkuję, żebyście to mogli sobie zamówić i zrobić taką samą kiełbasę. Teraz następna sprawa. Widzicie, ta woda jest też w takim kolorze żółtym. Ja ją też, tą wodę, bo jelita moczyłem 2 godziny. Oczywiście pierwszy opłukałem, później moczyłem 2 godziny, ale też dodałem tego aromatu wiśniowego do tych jelit. Także one będą też z tym aromatem. No i dobra, zaczynamy zaraz nadziewać. Tyle o jelitach i o tym aromacie, który jest naprawdę świetnym produktem. Nie bójmy się tego, jest to naturalne, woda i dym wędzarniczy. Dobra, no i nakładam sobie jelito i dość ciasno wypełniamy je naszym wsadem.
Okej. Okay. Zostawiam taki koniec. Oczywiście bez Joli to nie robota. Chodź na tu Jola do mnie. Spróbuj na to zawiązać porządnie. Okręć to tak dwa razy ten sznurek dookoła. O tak. O właśnie, super. Tak, tutaj do kamery kowego, żeby widzieli. Proszę, tak. Zobaczcie. Super, ty to masz siłę, nie urwij tego sznurka. Kurde, balans, taki sznurek. No i zobaczcie, robimy takie piękne kiełbaski. Jak zrobię, poprzywiązuję na kratkę, ale to wam jeszcze pokażę. My sobie się teraz zajmiemy napełnianiem tych jelit. Także ja to teraz wyłączę, my sobie zrobimy resztę kiełbas i zaraz przejdziemy do dalszej części przepisu. No i zobaczcie, wyszło nam 7 takich kiełbas. I teraz ja je muszę podwiesić pod tą kratkę z piekarnika, więc ja to sobie podwieszę i zaraz wam pokażę, jak to będzie wisiało i jaki jest dalszy proces obróbki, żeby ta kiełbasa nam wyszła taka naprawdę super. No i zobaczcie, kiełbasy są podwieszone w piekarniku i w tym stanie, w takim podwieszeniu muszą tak wisieć godzinę czasu, żeby kiełbasa się dobrze osadziła w jelitach. Ja oczywiście tutaj na dole jeszcze mam tą drugą blachę, bo w razie czego, gdyby jakaś kiełbasa, nie daj Boże, pękła lub coś się stało, nie wypadnie to na tą gorącą blachę od piekarnika, tylko na tą niższą blachę, no to wtedy łatwo będzie to wyczyścić, ściągnąć to i tak dalej, bez problemu. Więc tak to robię, godzinę teraz czekam, aż to się osadzi. Później ustawiam piekarnik na 130 stopni Celsjusza, bo to jest maksymalna temperatura, do jakiej możemy podgrzać peklo sól. Więc 130 stopni, myślę tak 1,5 godziny, ale ja jeszcze będę sprawdzał termometrem temperaturę wewnątrz kiełbasy, więc dokładny czas jeszcze wam podam. Więc teraz godzina osadzania, 130 stopni później i około 1,5 godziny pieczenia. Widzimy się już na degustacji. No i zobaczcie, tak wyglądają te kiełbasy. Ja je piekłem dokładnie godzinę, nie było to 1,5 godziny. Po godzinie one miały 72 stopnie Celsjusza w środku. Ja to wyłączyłem, schłodziłem je tylko w wodzie. No i tak one się prezentują, zobaczcie. Zaraz zobaczycie w przekroju. Zobaczcie, jak wyglądają w przekroju. Naprawdę wyglądają świetnie, duże kawałki mięsa, to wszystko jest sklejone tymi drobniejszymi kawałkami, które były tą dwójką, które były mielone na dwójce, 2 mm na sitku. Pachnie cudownie. Można oczywiście użyć innych osłon, można użyć osłonek, bo to są jelita naturalne. Można użyć osłonek kolagenowych, wtedy ta kiełbasa będzie taka, wiecie, bardziej taka brązowa, ale myślę, że nie chodzi tutaj najwięcej o te jelito czy o osłonkę, tylko o to, jak to smakuje. Olek, spróbujesz? Mhm. Trzymaj. Ja już spróbowałem i było dobre. Bo było 7, a już zostało 6 sztuk tylko, nie? Tych kiełbas. I co, Olek, jak smakuje? Super kiełbasa. No widzicie. Olkowi smakuje i naprawdę myśmy już jedną taką całą wciągnęli. Za chwilę robię kanapki do pracy sobie właśnie z tą kiełbasą. I tak jak wam mówię, no ona jest naprawdę konkretna, pyszna kiełbaska. Godzinę czasu tylko trzeba piec, więc nie za długo. Więc następną kiełbasę mogę wam polecić. Ona już jest taka bardziej konkretna, ma większe kawałki mięsa. No i ten sposób, myślę, z tą maszynką też jest całkiem fajny. Pycha. Kiełbasę polecamy, pozdrawiamy i do zobaczenia. Taką kiełbaskę możecie sobie zrobić w domu. I co do tego wędzarniczego płynu, powiem wam, 10 ml na kilogram kiełbasy jest ok. Można by się pokusić, jak ktoś lubi mocno wędzone, dać 15, ale więcej bym już nie dawał. Także dyszka jest dla mnie jakby najbardziej w porządku. 15 dla takich wymagających smakoszy, którzy już lubią takie bardziej podwędzone. Tak to wygląda. Pozdrawiamy i do zobaczenia.